po raz kolejny startuję ze ścieżki rowerowej, ale dziś, jak to się mówi, jeżdżę w najbliższej odległości domu, dosłownie kilkanaście kilometrów. Mają być zapowiadane burze, deszcze, ale nie to mnie do tego skłoniło, ale chciałem Wam pokazać mój teren w najbliższej odległości. Cóż ja Wam mogę dzisiaj powiedzieć? Krótki dystans, to Wam mogę od razu zdradzić, 25 km, ale po tych miejscach, gdzie zazwyczaj biegam na biegówkach i gdzie chodzę na kijki, zwłaszcza ten drugi region bardzo mi się podoba i mając właśnie siutrownika, mogę Wam go pokazać. A ja tutaj jadę do końca asfaltu i zawracam się i wjeżdżam na teren szutrowy. Akurat wjeżdżam na pierwszy sektor szutrowy. A mnie denerwuje ta nawigacja, bo mi pokazuje skręć tu, skręć tam. Muszę to jakoś wyłączyć. Dwie i pół atmosfery. No idzie się, jedzie się pięknie i płynnie. Teraz jadę. No mnie chyba, nie wiem, skręci ten licznik. Jadę kawałek tutaj taką odnogą. Tutaj nie ma w zimie śladu do narciarstwa biegowego, ale niemniej w lecie sami widzicie, bardzo przyjemna dróżka. Dlatego podjadę do jeziorka i wrócę się tą samą trasą. Czy ja czasem coś nie pomyliłem? Jeziorko? Chyba nie tutaj, koleżko. A jednak jest jeziorko. Już Wam pokażę. O. Pływać rzeczywiście chyba tutaj się nie pływa. Jest zarośnięte. Niemniej jezioro, jezioro. Powroty mają to do siebie, że można dwa razy więcej materiału nagrać przy tym samym dystansie. Jeżeli jest dużo śniegu, to tutaj na wprost jest prowadzona trasa biegowa i tam dojedziemy aż do szlabanu i potem się wracamy tą samą trasą tutaj. W tym roku było dużo śniegu i paręnaście razy, no, tu udało mi się tędy biec. No, biec. I tu przed chwilą byliśmy razem. Skręcam w prawo i będzie nowość w tym roku. Nowa, dodana, długa, prosta. Naprawdę należą się podziękowania dla osób, które zrobiły, utwarciły tą prostą oraz dla osób, które ratrakowały i przyczyniły się do tego, że tam był poprowadzony ślad do klasyka. Do tej pory skręcało się w lewo, a teraz można jechać taką długą szutrostradą w stronę Szaflar.
22 czerwiec. Miałem nadzieję, że dziś będą pociągi jeździć już. Czy pewnie tak, ale chyba od północy albo późnych godzin, bo widzę, że tutaj jeszcze prace na torach trwają. No to na pewno tutaj zimą Intercity nie jedzie. A jeśli moje auto nie zostanie naprawione, choć podejrzewam, że serwis, do którego oddaję, poradzi sobie z tym w 10 minut, to w sobotę pojadę pociągiem do Krakowa. A jeżeli nie, to czerwoną królewną Toyota. Dobra, tam dalej nie jadę. Nawracam się. O Jezu, jak tutaj lepiej. O, przepiękna jest tutaj ta trasa. Króciutka, bo to naprawdę nie wiem, czy będzie miała kilometr, góra dwa. No ale jak to się mówi, dobre choć co. W sumie cała ta pętla, którą przejechałem na rowerze troszkę bliżej i tutaj i z powrotem do punktu startu, ma 10 km. Także na narty biegowe dwie, trzy takie pętelki, no oczywiście to jest po równym, ale ja uwielbiam pchać niż biegać klasykiem. No można się zmachać. Gdzie zaś mam skręcić? A! Butelka! Czekajcie, żeby nie było, że Manfred rzuca słowa na wiatr. Muszę jakoś ją umiejętnie wziąć, żeby akurat dośliniona, tu dośliniona. Nie. Dobra, butelka jest, ale ledwo co siedzi w koszyku. Pewnie komuś wypada, tak jak mi pewnie zaraz wypada. Dobra, śmigamy dalej. No i stara, klasyczna, prosta. Do tej pory ona była zdewastowana. Ludzie, jakie tu było błoto, syf, ale odpowiedni ludzie wysypali tu kamienie, utwardzili. No i jako tako jest. No nie jako tako, bo... Czekajcie, nie mogę się wpiąć. Bo jako tako jest fajnie, można spokojnie jechać. A ja jeszcze raz zwrócę waszą uwagę na te białe kwiaty z żółtymi środkami. To takie chyba późno wiosenne krokusy. Piszcie w komentarzach. Proszę Państwa, jednak, pociąg jedzie. A coś ty taki zadowolony na widok pociągu. No bo z Zakopanego do Nowego Targu pociągiem 35 minut, samochodem w lecie 50. No to jeszcze jakieś pytania? Czekajcie, choć trasa moja nie wjedzie tutaj, ale podjedziemy jeszcze ten kawałek, bo tutaj jest taka pętla, tu się właśnie skręca w lewo. Wiem, będzie mi migał teraz, muszę to wyłączyć. I tu jeszcze można do asfaltu podjechać. No i ja zazwyczaj jadę na nartach w lewo. Też cały czas jest ślad poprowadzony. I tu raz, że ta ścieżka jest bardziej kamienista, to i w lecie, wróć, to i w zimie ma mniej śniegu, nie wiem. Tutaj naprawdę musi być bardzo dużo śniegu, żeby nie ciorać nartami po kamole. Ale teraz, proszę jak ładnie. Latem, zimą, dużo tutaj jest spacerowiczów, zimą już są nauczeni, żeby nie niszczyć śladów. Czekajcie, nie będę trąbił, żeby się ciotki nie wystraszyły. No, dojeżdżam do miejsca styku. Ja zazwyczaj tutaj sobie lecę w prawo na asfalt, ale w tym momencie
parę dni zawrócimy. Zrobię teraz maszyszkę, gdzie nie ma śladu narciarstwa biegowego. Jak budowali wiadukt i tam było zagrodzone, no to tędy był objazd dla rowerów. Tutaj poprawili zdecydowanie tą trasę, wysypano tłuczeń. No i jest to też dobre dla spełnianego już któryś raz narciarstwa biegowego. No a ja dojeżdżam do ścieżki asfaltowej i zawracam się, żeby ponownie się wbić na ścieżkę szutrową, ale tam już nie ma trasy biegowej. O, a tutaj był objazd i tam trasa prowadzi popod most, ale nie wiem czemu ratrak tędy nie jeździ, nie robi tutaj trasy, choć taka długa, prosta. Tam od szafrar tutaj, no to by miała z 4 km. Klasyczna trasa na gravela. Niech was nie zmyli to auto. Zakopianka jeszcze nie jest otwarta, choć ja już miałem przyjemność, jak sami widzieliście, po niej sobie jeździć. Mam tylko cichą nadzieję, że jeżeli zostanie otwarta, to tutaj ten teren zostanie jakoś doprowadzony do porządku, bo tu, a zwłaszcza o, w tym momencie się robi takie błoto, że masakra. No dobra, wyjeżdżamy z boru kombinackiego i kierujemy się na Dunajec. Nie wiem co tu się dzieje, korek jak wiatr, dlatego ja sobie skręcam wcześniej. A tu właśnie dzisiaj przychodzę. Samochód to ma trawy. Aha, remontują szaflarsko. O, masakra. No nic. Dzisiaj jak kopcie skurwiel, o masakra. Piernik jeden. Niech was nie zmyli sielankowość tej ścieżki rowerowej. Już niedługo, jak się zaczną tutaj roboty, no to będzie katastrofę. A ja jadę w stronę Dunajca, by pokazać wam, gdzie chodzę na kijki. No ja tutaj sobie prawą stroną, ładnie przykoszone jest, śmigam na kijkach do mostu, którego zaraz wam pokażę. Tu przechodzę z prawej strony na lewą i podążam, bo tu mnie będzie telepać, i podążam tędy. A tu bardziej myty by już by trzeba było jechać, ale delikatnie można gravelem przejechać. Tu dochodzę do znaku i tu się zawracam. Na potrzeby filmu pojadę asfaltem, ale ja zawsze tędy chodzę, tutaj tą wydeptaną samochodem ścieżką. Samochody nie jeżdżą po ścieżce, jeżdżą tu bokiem, choć zdarzało się, że tu asfaltem jechały. I wracam pod wiadukt. Pozwolicie, że wyrzucę znalezioną butelkę do kosza. I zjeżdżam tutaj w prawo, a tutaj pierwszy raz jadę na rowerze, chyba tak, nie jechałem tutaj nawet na fitnessie.
szaflary 3,5 km, Bur 7, jeśli chodzi o trasę narciarstwa biegowego do klasyka. Tu raczej nie są szutry, tylko zwykłe takie drogi gruntowe. Tu po lewej stronie jest taka skarpa. Tutaj jest cud, bo choć właściciel nie wylewa syfu, szamba, czy to nie wiem, jakiegoś takiego szczylamu, to ono tutaj stąd wypływa. No i to jest właśnie taki nowotarski cud tutaj jest. Wypasowiec. Jeszcze nie jadłem tutaj. Nie jadłem o stypku wodnych, ale poogradzane są, a tam owce chronią się przed skwarem. No i tu po tych łąkach wszędzie chodzą i jedzą trawę, przerabiając ją na łoscypki. GoPro nie oddaje zapachu, bo byście poczuli zapach trawy jeszcze niepokoszone, dość wysokie. No, mam nadzieję, że tam, gdzie jadę, będą jeszcze większe. No tu już gospodarz wykosił. Ja to nazywam płaskowyż dunajecki. Prawdopodobnie tutaj na tej trasie to jest najwyższe wzniesienie. Stąd widać fajną pogodę. Tatry dzisiaj troszkę są zamglone. Natomiast jak będę wracał, to wam pokażę Gorce. Średnio od dobrych kilku lat jestem raz w tygodniu, staram się tutaj iść na kijki. Wcześniej biegałem, to biegałem co drugi dzień tędy. Albo do Gronkowa, albo tu. Bardziej lubiłem Gronków, nie wiem czemu. Też wam pokażę. Ale tutaj też. Natomiast tam po lewej stronie, przy lesie, tam najdłużej się utrzymuje śnieg. Wszędzie jest wytopiony, a tutaj, tam, gdzie te dwie choinki, tam jeszcze jest dużo śniegu. Natomiast tu, co teraz przejeżdżam, to jest dla mnie wyjątkowe miejsce. Są dwa miejsca w najbliższej okolicy takie. Co tu jest wyjątkowego? No po prostu przejeżdżam tak jakby w inny wymiar. Czyli z Nowego Targu do Szafler. A drugie miejsce znajduje się w Gorcach, jak się idzie zielonym szlakiem powyżej Polan Waksmuckich. Też jest takie przejście. Nie wiem, takie na mnie sprawia to wrażenie, jakby to było przejście z jednego wymiaru w drugi. W prawo droga do prywatnej hacjendy. Natomiast ja tutaj przejadę kawałek. No, niewyjeżdżony tu jest. Przejadę kawałek, żeby wjechać na taką lepszą ścieżkę. A tędy rano jak idę, no to buty mokre na imen. W tym momencie jestem już stricte w bliskim sąsiedztwie Białego Dunajca i robię taką pętelkę naokoło tego drzewostanu, który jest po lewej stronie. A tu miałem wielką przyjemność w zimie iść, jak było ponad pół metra śniegu. Możecie zajrzeć na mojego Facebooka. Tam kilka fotografii umieściłem. No już nie pamiętam, żeby tutaj było tyle śniegu. Miałem rakiety. No szło się rewelacyjnie. Pogoda dopisała.
Także jak ktoś ma ochotę, to może sobie zerknąć na zdjęcia. O, ja cię tutaj właśnie telepię mną. Po prawej stronie już zabudowania. Szaflar, karczma. A ja jadę tutaj w lewo i pokażę wam jeszcze jedno, według mnie bardzo urokliwe miejsce. To jest zawsze kałuża, ale bokiem przejadę. No to miejsce mi się bardzo podoba, choć ono było jeszcze lepsze, bo tu po lewej stronie były drzewa, ale nie wiem czemu ktoś wyciął te drzewa i już nie ma takiej fajnej alejki. Wiosna jest bardzo dużo tych białych kwiatków, przebiśnieków. A tu kilka razy miałem przyjemność z żoną, z którą przyjeżdżać na ognisko. Grill ognisko. Tam jest dojazd. W tamtą stronę co jadę, to tam jest dojazd. Od Szaflar można tutaj autem przyjechać. Jak rozpoczynałem spacery, to tutaj jeszcze nie było asfaltu. Później pewnie mieszkańcy sobie zrobili asfaltową drogę. No i chwilę tu jeszcze chodziłem, a później pokażę wam, w którym miejscu robiłem pętelkę i zawracałem. Tu jest taki jamnik. Uwierzcie mi, że poleci za mną. Związany z Kubaniem coś. Zawsze mnie tu gonił. O, jak się tu wybudowały domy. Pokażę wam, dokąd chodziłem. Zawracałem. Fajne jabłka tu są na wiosnę. O, jakie owce. Jedne. 31 stopni jest. No, tu się już dużo domków wybudowało. Prawie że osiedle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tam jeszcze w dole. Wieje tutaj. Chciałbyś tu mieszkać? Chyba nie. Chociaż teren na kijki. Tu stąd można wszędzie wyjechać. No tylko kolarstwo szosowe. No w sumie też, no, miejscówka fajna. A ja właśnie przy tym domku po prawej stronie tutaj zawsze nawracałem. O, już jest elegancki, fajny domek. On pierwszy tutaj był. O, i tutaj do tego słupa, jak szedłem na kijki, to było równe 15 km. Jeden stopni Wahoo pokazuje, ale to licznik, pewnie będzie troszkę chłodniej. No i nic, pozostaje mi tylko jeszcze pokazać wam jedno miejsce i wracam do domu. Do końca 6 km. Gorce stąd widać przepięknie. Całkiem po prawej stronie, czyli tak jak ten domek teraz tutaj, co jest po prawej stronie. Jeszcze, o! Jesteśmy vis-a-vis Turbacza. To największe wzniesienie to jest właśnie Turbacz. A po prawej stronie Hala Długa. Także no, wydawałoby się, że Turbacz jest tu na wprost, ale jednak jest no z prawej strony. A ja już wypiąłem się z pedałów SPD. Tu w prawo jest też fajna ścieżka rowerowa koło boru nad Czerwonym, ale ja tam tędy nie chodzę, a chodzę tędy. Tylko tu jest taki ckliwy, błotnisty moment i trzeba go tutaj... Kurczę, skosili trawę. Czekaj, przejadę tędy. Kleszczyki mnie nie jedzcie.
skosili moją łąkę. Słuchajcie, byłem tutaj. Kiedy tu byłem? Dzisiaj jest środa. Nie, dzisiaj jest czwartek. Byłem tu w sobotę. Nie było skoszone. Było tu przepięknie. No nic. Na następny rok. Może się uda, to wam pokażę, jak zdrowie będzie. Tu były takie wąwozy, a tu wysoka trawa, większa jak pół metra. No, rolnik nie będzie czekał, aż Manfred se nakręci film na YouTube'a. No i tędy między innymi prowadzi też właśnie trasa narciarska. Tak jak tutaj jadę, tu są raz, dwa ślady zrobione. Poturlamy taką, takie coś poturlamy. Przejadę przez taki lasek i pokażę wam takie miejsce o specyficznym mikroklimacie. Jak wcześniej wspomniałem, jedno z tamtych miejsc, gdzie dużo jest śniegu i długo się utrzymuje, to tutaj również jest takie miejsce, gdzie ten śnieg najszybciej pada, jest tu tak zimno. O, tu jest taka górka. Poczekajcie. Tu jest ta górka. I tutaj, między tymi drzewami, jest taki gościu, który robi w zimie pędle. Ona idzie tu po lewej stronie tego lasku i potem obchodzi ten lasek po prawej i wybiega tutaj znowu tu do góry i znowu tędy. Wychodzi jakieś 700 metrów ta pętla, może nawet więcej. I proszę ja was, tutaj spokojnie można sobie zrobić taki mały trening narciarstwa biegowego. Tylko że tu jest trzeba kawałek dojść. Ale gdy się już dojdzie, to tutaj w tej pętli można naprawdę fajnie sobie pobiegać klasykiem. Także pozdrawiamy tego, chyba starszy gościu ode mnie. A my myśleliśmy, że nikt nie jest starszy od ciebie. Nie, no chyba tak, chyba jest starszy ode mnie. Także dzisiaj ten film możemy śmiało zadedykować temu panu, który tutaj właśnie robi ten ślad. Jak to się mówi, zakłada ślad. A ja wracam już do tego mojego magicznego miejsca i kieruję się w stronę Aupy. Sami powiedzcie, jak tu nie chodzić, jak tu jest taka piękna panorama. Jeszcze ja zazwyczaj słucham muzyki dobranej pod marsz, także no jest tutaj prawie jak w niebie. Tak jest właśnie w niebie. To jest moje ukochane miejsce. Spokojnie, nie spieszy się. Za traktorkiem. Wow. Jakiś straszny zwierz tam jest. Widzicie go? Ty? Zwierzu, ty krycy działa. Czekajcie. Ej, zwierzu. Musimy poczekać na
najlepszym momencie się musi bawić. A ty nie bąk tu! Się musiała bateria wykończyć. Hej, serwus. Cześć. Chłopy teraz będą doić. Ale powiem wam, ciężka robota. Krótcy dziot. Chociaż blisko do miasta, do Biedronki, do Steskala. Ale ciężka robota, pilnować. Wilków przynajmniej nie ma. No i co? Zjeżdżam na Dunajec i kieruję się, po raz już któryś mówię, do chałupy. No a tam ktoś biegnie. No a powiedz, oddałbyś rower, filmowanie, zabieganie, żebyś mógł na przykład znowu biegać? Kurde. Ciężko, ciężko. A bieganie to było, no... A zwłaszcza turbacz. Bieganie na turbacz to było coś najwspanialszego, co mnie spotkało w moim życiu, naprawdę. Każde wybiegnięcie to inna historia. Nigdy nie było tak samo. Rower, no... No jest... No ciągnie mnie do roweru. No ciągnie, ciągnie. Ale o bieganiu też czasami myślę. Wziął mnie na wspominki. Wjeżdżam na most. I z mostu jeszcze wam pokażę kawałek takiej trasy na łące i finalny koniec mojego nordic walkingowania. Tu raczej trawy szybko nie skoszą, bo chyba zostaje na całe lato trawa na tych łąkach. To był fajny kawałek ścieżki, ale jak tu robili takie miasteczko dla dzieci komunikacyjne, to tu rozpizili mi ścieżkę, ale nawet da się przejechać na rowerze. A tu sobie tam spokój. Nie będę się popisywał. Chyba tu wywrócił, tyle by było. No. I tak oto się kończy moja trasa. 32 km. Ja żegnam was. Mam nadzieję, że trochę podobała wam się dzisiejsza moja trasa. I co, do następnego razu. Chyba szosowego. Trzymajcie się. Z Górskim. Hej.